Dzień dobry, dobry wieczór. Łukasz Jankowski, to jest program Republika Młodych. Jak co piątek spotykamy się tuż przed godziną 20, żeby zobaczyć, co o świecie, co o polityce myśli młode pokolenie, które wchodzi dopiero na salony polityki. Jeszcze nie są posłami, nawet radnymi często jeszcze nie są, ale zobaczymy, może czeka ich duża kariera. Przynajmniej my będziemy wiedzieć, co tam sobie myśli najmłodsze pokolenie, które chce rządzić Rzeczpospolitą. Mam nadzieję, że dzisiaj w studio będzie równie gorąco jak na zewnątrz. Zbiera się na burzę, przynajmniej w Warszawie. Powietrze jest duszne, u nas nie jest tak duszne, ale może będą pioruny, może będzie tryskać energia nawet na pewno, bo pierwszy temat jest emocjonujący, ale zanim temat, to może pokrótce przedstawię, kto dzisiaj z nami jest. Zacznę patriarchalnie od kobiety. Magdalena Nowakowska, Młodzi Razem Lewica. Cześć, dobry wieczór. Dobry wieczór. To po mojej prawej stronie, żeby było jeszcze zabawniej. A dalej po prawej Adam Gomoła, Polska 2056. Adam, dobry wieczór. Dobry wieczór. A po mojej lewej stronie zaraz na początku Kacper Moros, Solidarna Polska. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Czy, państwu. Forum Młodych Solidarnej Polski, ale pewno maza ma się zmienić, ma być bardziej oryginalna i nie przypominać tej kolegów z Prawa i Sprawiedliwości. Pan redaktor dzisiaj... poinformowany, dobrze widzę. Ja z pierwszej ręki. To znaczy dzisiaj nie ma Prawa i Sprawiedliwości, nie ma też Platformy, może i lepiej. Na koniec Michał Zarzecki, Młodzi Ludowcy, Ziemiżówka PSL-u. Dobry wieczór państwu. Dobrze, i od razu włóżmy kij w mrowisko, zajmiemy się na początek marszałkiem Grodzkim. A co, niech też seniorzy mają fragment, swój udział w naszej audycji. Na początek materiał zapowiadający. Tu na tej sali siedzi doświadczony senator, który może wam dokładnie odpowiedzieć, jak to się odbywa, i naiwnie wierzył w bezstronność prokuratury. Po roku nic. Proces się ciągnie 4 lata i oczy 5, a średnio 8. Rozumiem, że pan byłby z tego zachwycony, ale ja, gdybym miał choć cień wiary, że prokuratura Ziobry jest prokuraturą niezależną, a przeczą temu liczne fakty, od rodziny Kwaśniewskich po rodzinę Blidy, po Pegasusa i tak dalej. Bym po pana senatora Gawłowskiego zastanowiłbym się nad tym, czy się nie zrzec tego immunitetu. No i co? I było ostro, dobrze. Jest ostro, jest prowokacyjnie. Mamy temat, który rozgrzał trochę polską debatę publiczną. Marszałek Tomasz Grodzki niewinny, winny, tego się nie dowiemy, bo przed sądem nie stanie, bo nie uchylono mu immunitetu. Co o tym myślą młodzi? Patrzą na Senat. Senat, senek, starzec, dorosły. Więc jak młodzi patrzą na Senat i na tą debatę? Trochę o marszałku Grodzkim, ale w ogóle o tym, że politycy się chowają przed immunitetem, czy powinni, nie powinni. Zacznijmy może od Lewicy. Jak ty patrzysz na ten Senat, jak ty patrzysz na marszałka Grodzkiego, bo to trochę wam ni brat, ni swat, ale jednak wyście go poniekąd wybrali na szefa Senatu, na marszałka Senatu. Przede wszystkim kwestia tego, jak długo było przetrzymywane w Senacie głosowanie na temat odrzucenia immunitetu, odsunięcia immunitetu, jest dosyć niepoważne. To ponad 400 dni i jest to zdecydowanie... lekko obrażające instytucje Senatu czy nas obywateli. Z drugiej strony wydaje mi się, że marszałek mógłby pomyśleć nad zrzeczeniem się immunitetu, a z kolejnej strony jest to kwestia o tyle trudna, że jednak prokuratorem generalnym jest nie kto inny jak poseł Ziobro. Jak Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości, ale taki system panował też, kiedy rządziło SLD, więc jakby to jest wypróbowany system przez wiele lat. Była chwila przerwy za Platformy, gdy był prokurator generalny wybierany przez Sejm. No ale z drugiej strony, okej, prokuratora możemy jej ufać, nie ufać, no ale mamy sądy. Czy ufamy jeszcze sądom, czy młodzi ufają jeszcze sądom, że sądy wymierzą sprawiedliwość? Ja wiem, że po Beacie Kozidrak może być różnie z tymi sądami, ale to jednak dalej są sądy. To dalej są sądy, ale jednak sporo zależy od prokuratury. Z jednej strony naprawdę dobrze byłoby, gdyby marszałek Grodzki wybielił się z zarzucanych mu czynów. Z drugiej strony wiemy, jak działa Zbigniew Ziobro. I jest to faktycznie
możliwość taka, że nie będzie sprawiedliwie... A gdzie jest socjalistyczna równość wobec prawa? Gdzie lewicowe ideały, być... że po prostu, czy to, że ktoś ma immunitet i może mieć zarzuty o łapówkarstwo i nic? To jeszcze będziemy o tym dyskutować, ale może... Osobiście bym się wstrzymała od głosu. O, to jest ten. Polska 2050 patrzy na to jako nowa partia, świeża. To zawsze jest tak, że jak wchodzą świeży, to chcą gonić tych, którzy byli starzy. To może wy powinniście pana marszałka pogonić. Adam, jak na to patrzysz, na te wydarzenia w Senacie? No powiem tak, no cieszę się, że nie muszę być dzisiaj rzecznikiem Platformy, bo faktycznie temat marszałka Grodzkiego jest dosyć trudny, mówiąc tak delikatnie. Dla wszystkich, którzy są w opozycji. Znaczy, jest o tyle trudny, że tak naprawdę mierzymy się z pewnym relatywizowaniem. Jedyne, co słyszymy z obu dwóch stron tego sporu, to marszałek Grodzki, który broni się, mówiąc o tym, co zrobiło złego Prawo i Sprawiedliwość. I Prawo i Sprawiedliwość, generalnie cały obóz pokłóconej prawicy, który tak naprawdę marszałka Grodzkiego wyciągnął z szafy podczas wybierania go na marszałka Senatu po wyborach w 2019 roku, a jego sprawa została nagłośniona przypadkowo w marcu 2021. To jakby się o tyle zgadza, że te zarzuty wyszły, kiedy został marszałkiem Senatu, ale to jest naturalne, że masz 100 senatorów, część z nich bezbarwnych, to się media nim nie interesują, bo i po co, tak? A kiedy się z marszałkiem Senatu wchodzi wyżej, no to jakby jest bardziej na świecie, jest naturalne. Że media się interesują, to jest dla mnie zrozumiałe. Że akurat prokuratura się tym zainteresowała, no to moim zdaniem pokazuje obraz, w jakim stanie jest obecnie prokuratura pod auspicjami ministra Ziobry. I tak jak przypomnę, kiedy ta sprawa tak naprawdę nabrała tego mocnego biegu, to był marzec 2021, nieco ponad rok temu. Dziwnym trafem po raz kolejny w momencie, w którym wyszły taśmy Daniela Obajtka, w którym to, no tam już nie mieliśmy żadnych wątpliwości, że doszło do przestępstwa, doszło do złamania ustawy o samorządach. I jakoś do tej pory prokuratura nie była w stanie jakichkolwiek zarzutów prezesowi Orlenu postawić. Ty tam jakoś cyniczne, tak, że tam, no dobrze, on jest zły, ale tamci też są źli. Czy to nie jest realizowanie, że jednak no, siłą rzeczy Daniel Obajtek nie ma immunitetu, więc jak przyjdzie jakaś inna prokurator, to może mu zarzuty postawić, a tutaj mamy zarzuty i mamy takie dość uporczywe chowanie się za immunitetem. Czy to jednak nie godzi w unijne ideały, że polityk miał być w pełni transparentny, że polityk to jest ktoś, kto jest prześwietlony wzdłuż i wszerz? Ja myślę, że gdyby prokuraturą nie kierował Zbigniew Ziobro, to w sytuacji marszałka Grodzkiego postarałbym zrobić się wszystko, żeby jak najbardziej się z tych zarzutów, no tak powiem, wybielić, tak? To znaczy faktycznie stanąć przed wymiarem sprawiedliwości, co do którego mielibyśmy pewność, że on faktycznie tym wymiarem sprawiedliwości jest, a nie narzędziem do prowadzenia walki politycznej. I taki proces uczciwy przebyć. Ale coś, to ja trochę jeszcze wrzucę, przez chwilę będę pisowcem, wrzucę przykład pana senatora Koguta. Stanisław Kogut, który był ważnym, prominentnym senatorem PiSu. Pojawiły się zarzuty o nepotyzm, o korupcję. I już nie został wybrany w kolejnych wyborach, nie został wystawiony na listy, został całkowicie zczyszczony, tak? Mimo że zarzuty były dość podobne do tych, które ma marszałek Grodzki. To jest jednak tak, że może w PiSie są inne standardy. Tak, no, senator Gawłowski wystartował, Platforma go nie wzięła na swoje listy, tam Koalicja Obywatelska, ale nie wystali konkurenta wobec niego, tak? Więc to już takie dwuznaczne zachowanie. Może jednak jest tak, że PiS jest zły, ale w pewnych elementach ma lepsze standardy. Czyli świadczy przypadek senatora Koguta, a senatora Gawłowskiego i senatora i marszałka Grodzkiego, który się broni trochę do końca, tak? Już tak rozpaczliwie trochę, jak o tym mówiła Magdalena. No, jeżeli patrzymy na tą naszą polską politykę, tak jak wygląda w tym momencie i porównujemy sobie to, co się działo za 8 lat tych rządów Platformy, a to, co jest nie teraz no, Kogut z rządów PiSu. Wyleciał w poprzedniej kadencji, on jeszcze był tak, temu, tak, dopiero tak, wyleciał tak. No, natomiast jeżeli się dla mnie, jeżeli się pojawia nepotyzm, który jest ewidentnym przykładem defraudacji środków publicznych, to jest sprawa nie na usunięcie z list że do... dostał, on ma prokuratorskie zarzuty, ma proces w toku, jakby wszystko się dzieje, tylko że PiS uznał, skoro są zarzuty, to go nie wystawiamy, tak? Skoro są ważne zarzuty, jest wniosek prokuratury
o postępowanie jest sprawa w sądzie, no to to już nie jest osoba, którą my możemy brać na listy. I chyba przez to nawet PiS stracił trochę, może nie sam mandat senatorski, ale stracił w regionie, bo stracił nowy Sącz między innymi, więc poniósł koszty polityczne z takich pryncypialnych warunków. Więc to jest tylko jeden przykład, ale pewnie znalazłyby się w partii rządzącej przykłady odwrotne. Ale to już nie moja rola. To zanim jeszcze przedstawiciel koalicji rządzącej, to młodzi ludowcy, bo wasi senatorowie jednak głosowali za tym, żeby marszałek Grodzki przed sądem nie stawał. Dlaczego? Dlaczego? Oczywiście powodów można wymieniać wiele, no ale główny jest taki, że prokuratura pod rządami Zbigniewa Ziobry, no to jest prokuratura upolityczniona. I oczywiście w tej chwili marszałek Grodzki mógłby zrzec się immunitetu, mógłby poddać się weryfikacji, tylko że wiemy doskonale, że to byłaby przedwyborcza, bo czy w tym, czy w przyszłym roku jednak wybory będą i to byłaby taka grillowanie i to porządne, a nie wyjaśnienie sprawy. Gdyby postać Magdaleny, to 400 dni faktycznie ten wniosek lezał. I to było właśnie chwilę po wyborach w 2019 roku. 4 lata przed następnymi, to ludzie by zapomnieli o tej sprawie. Ale oczywiście już... wtedy Prawo i Sprawiedliwość miało inny cel, a mianowicie taki, żeby jednak próbować zmienić marszałka. No bo marszałek Grodzki jest taki i taki, więc może kogoś uda się przekonać na swoją stronę. Te brakujące niewiele głosów, niewiele senatorów udałoby się przyciągnąć, bo by patrzyli... Może masz rację, może tu jest klucz do głosowania, że po prostu koalicja w Senacie nie zdołaby wybrać innego marszałka. Grodzki koalicja... był chyba czwartym kandydatem, bo tam trzech było w przedbiegach. Jednego Lewica odrzuciła, drugiego PSL odrzucił i dopiero dziełem przypadku, trochę dziełem przypadku, nie całkiem pan Tomasz Grodzki się pojawił. Myślę, że koalicja... Dalibyście tak zwane, tak zwana koalicja opozycji, chociaż w Senacie rządząca, dałaby radę i myślę, że wielu również z PSL-u senatorów byłoby godnych tego stanowiska. W tej chwili jest marszałek Grodzki, z tego urzędu sprawuje się dobrze. Co będzie po następnych wyborach? Zobaczymy. Mam nadzieję, że zarówno w Senacie, jak i w Sejmie uda się tworzyć koalicję rządzącą i wybrać swojego marszałka. Może z Prawem i Sprawiedliwością, nie wiadomo. Wszystko jest otwarte. Po wyborach wszystko się może zdarzyć, znając PSL. No dobrze, mieliśmy propozycji sporo i żadnych nie korzystaliśmy od Prawa i Sprawiedliwości, więc po wyborach to również. To prawda, ale czy na pewno z Lewicą? To jest inne pytanie, bo opozycja trochę żyje swoim życiem, kto z kim, ale to kiedyś o tym porozmawiamy, jak to patrzycie na te podchody i na to, że trochę teraz Tuska sobie przerzucacie. Czy PSL mówi, nie, my z Tuskiem nie bardzo, to jest bardziej Lewica. Lewica mówi, Tuski, nie, to przez konserwatysta, raczej z PSL-em. Nikt biednego Tuska nie chce. My utrzymujemy swoje poglądy. Tusk zmienia, więc no powinien zmieniać również stronę. No dobrze, dużo słów padło. W zasadzie wszystkie, każde głosy były takie same. Marszałek Grodzki powinien się zrzec immunitetu, gdyby nie to, że prokuratura jest polityczna. Tak się składa, że mamy przedstawiciela Solidarnej Polski Młodzieżówki w naszym studio. To nie jest tak, że teraz to jest łatwy wytrych, że może szkoda, że Zbigniew Ziobro został prokuratorem generalnym. Nie wiem, czy to dużo nam dało, a dało różne wymówki, żeby różne rzeczy nie robić. Jak się na to patrzysz? No absolutnie nie. Zarzuty, które są stawiane panu marszałkowi Grodzkiemu, sięgają lat 2000, 2012, 2006, kiedy był ordynatorem szpitala w Szczecinie, kiedy po prostu żerując na krzywdzie ludzkiej, wyciągał od nich łapówki. Nie, uważaj, bo to nie ma wyroku. Procesowe słowa. To oczywiście, ale ważna lekcja dla polityka, także młodego, jeżeli takie rzeczy mówisz, to warunkowo. Znak zapytania, te sprawy. Bo jaka jest prawda, myślę, że wszyscy wiemy. Nie chcę oczywiście wyprzedzać tutaj opinii sądu. W każdym razie 423 dni, jeśli się nie mylę, pan marszałek Grodzki miał, żeby tak jak dobry łotr, jak człowiek, który został, można powiedzieć, po nawróceniu takim na krzyżu w ostatnim momencie, został wzięty do nieba z Panem Jezusem, się ukorzyć i powiedzieć przepraszam. A tutaj widzimy w haniebny sposób, kiedy pan marszałek Grodzki podczas głosowania w Senacie powołuje się na swojego kolegę, tutaj swojego kolegę senatora Gawłowskiego, na swojego kolegę Sławomira Nowaka. To jest jedna wielka doktryna Neumanna, o której Neumann mówił, że będziemy cię bronić jak niepodległości. I tutaj widać, że czy
ktoś jest winny, czy ktoś jest niewinny. Jeżeli ktoś jest w platformie, będziemy go bronić, niezależnie od tego, czy będzie łapówkarzem, czy podczas wojny na przykład okaże się, że gdzieś tam nie gra z Polską, gra przeciwko Polsce. I tutaj to wszystko bardzo dobrze pokazuje, też że Grodzki nie czuje się... Też Solidarna Polska ma tak inkinację... eschatologiczne, chciałbym się powiedzieć, bo ostatnio też Janusz miał takie porównanie bardzo chwieciste do Biblii i do życia Jezusa. To jest ale też warto zauważyć, że właśnie Solidarna Polska, tak samo jak myśli Zbigniew Ziobro, nie ma wyroku, ale już zarzuty oczywiście, chociaż jeszcze nie potwierdzone. Bo zarzuty stawia prokuratura. Ale nie ma wyroku, a ty już mówisz, że jest taki jest złodziejem. Popatrzcie u siebie w Prawie i Sprawiedliwości. Macie wielu naprawdę takich, którzy po wyborach przyszła prokuratura odpolityczniona, ich będzie oczywiście prokuratura sądzić. Prokuratura nie jest w Polsce upolityczniona. Jeżeli pan marszałek Grodzki jest rzeczywiście niewinny, to nie będzie bał się sądu i rzeczywiście zrzeknie się immunitetu. Dzisiaj pani redaktor Lubeckiej powiedział, że gdyby zrzekł się immunitetu, wyprowadzono by go w kajdankach o 6 rano, czyli gdzieś tam można powiedzieć pewien motyw i poczucia odpowiedzialności, poczucia winy przemawia za panem marszałkiem i wierzę w nawrócenie. Licznik Grodzkiego przeradza się dzisiaj w licznik hańby dla Senatu. Esia, my minutkę też zapytam was, ale czy dla nas, dla opozycji nie będzie to kłopot, bo jednak opozycja, jak każda opozycja, idzie do władzy na sztandarze sanacji, rozliczenia nieprawidłowości. No dobrze, jest ten Grodzki, jest ten Gawłowski, który ma zarzuty jak stąd do Torunia albo i dłuższe. To jest wybrany. Czy to nie jest tak, że trudno wam będzie dojść do władzy, jako, zwłaszcza tym rzusów w Senacie, jako partie takie czyste, skoro macie takie złogi za plecami? Może to PSL, bo PSL jest partią, która najdłużej jest w polskim parlamencie, z tych tutaj siedzących. Tak, więc... i na naszych listach oczywiście nie będzie żadnych osób z zarzutami. Ale taki Gawłowski to nie jest siara. No nie jest na naszych listach, więc... No nie jest, no ale jest w tej całej to jest, to jest problem, rzeczywiście to jest problem Platformy. Zrobić z takimi osobami? Był pakt senacki, tak, więc to on był trochę też na waszych. Byście specjalowo jako PSL tylko, mogli się pakt wystawić. Senacki nie polegał na tym, że startujemy z jednej listy wspólnej opozycyjnej, tylko... Każdy startuje ze swojej listy. Nie wystawiamy ewentualnie w tych samych okręgach swoich kandydatów, ale to nie jest... Nie startuje z naszej listy. Mogę zadeklarować, z PSL-u nikt nie wystartuje z zarzutami prokuratorskimi, czy chociażby z najmniejszymi podejrzeniami. Tymi od Ziobry również? Nie będzie tak, że potem powiesz, to od Ziobry zarzuty, to się nie liczy. Żadnymi zarzutami. No dobrze, trzymamy za słowo. Tu się kończy część pierwsza. Za chwilę od takiej bieżącej polityki przejdziemy do pytania bardziej filozoficznego, nawet bym powiedział, chociaż chyba... Może to słowo jest nadużyte, ale tematem ogólnym, który będzie się toczyć przez najbliższe miesiące na pewno, a tymczasem krótki blok reklamowy.